Maciej Gradesiu Gradecki, czyli człowiek z Walki Wieczoru, jest tutaj po mediatreningu, po oficjalnym ważeniu. Maciek, no jakie to jest uczucie walczyć przed swoją publicznością? Bo tutaj jesteś zawodnikiem klubu Bomb Breakers Kutno, stąd pochodzisz i no jutro gdzieś poważny dzień w twoim życiu. Witam wszystkich, tak, to jest wielki dzień dla mnie, ponieważ całe życie trenuję i tak jakby teraz to jest taka wisienka na torcie, że taką okazję mam walczyć na Fight Ross i walce wieczoru, to jest coś dla mnie bardzo fajnego, że walczę u siebie w mieście i jeszcze walka wieczoru. Całe życie trenuję i więc będę miał okazję pokazać te umiejętności w końcu i będzie ogień. Ostatnia walka marzec, jeśli dobrze kojarzę, czyli też ta przerwa nie była długa, pierwotnie mieliście się bić 9. Tobie taki okres między walkami nie przeszkadza? Ty lubisz być w takim rygorze treningowym cały czas, w takim rygorze walk tak naprawdę, bo to z perspektywy zawodnika MMA to jest dosyć często, duża częstotliwość. Jak jest zdrowie, to mogę się bić nawet i co tydzień, po prostu no, lubię tą systematykę, ten reżim taki treningowy, jak jest zdrowie, to po to to robimy, że trenujemy, żeby zapierdalać, żeby trenować i jakieś tam pieniążki zarabiać z tego. Nie mówię, że to są duże, ale coś tam zawsze jest, no po prostu. No, no właśnie wiedziałem, że tutaj przyjeżdżasz z kolegami z klubu, widać, no. Czuć te emocje, czuć tą atmosferę. Powiedz Maciek, twój rywal widać większy, większe warunki fizyczne, jak na kategorii 9-3 w ogóle bardzo duży wydaje się. Jak w takim razie stajesz z takim zawodnikiem rywalizować, tym bardziej, że jest niebieski pas brazylijskiego jiu-jitsu, więc na glebę teoretycznie nie powinniśmy sprowadzać. Jaka jest recepta na zwycięstwo jutro? No, klatka zweryfikuje jutro. Ja jestem przygotowany dobrze. Rekordy, sylwetka nie walczą po prostu. No, trzeba wyjść się bić. Najważniejsza jest dyspozycja dnia, mental, głowa. Po prostu wchodzę i zrobię to, co do mnie należy. Przyszedłem cały obóz przygotowawczy, jestem gotowy. Jestem w treningu, w gazie. W marcu ostatnio wygrałem walkę, zrzuciłem tą rdzę. No, chcę się bić. Zobaczymy. Czekam. Maciek, kto jutro będzie z tobą, opowiedz, bo to też jest zawsze ciekawe z perspektywy zawodników, którzy się biją w swoim mieście. Kto jutro będzie ze mną? No całe miasto, ale w narażniku, no to tak, Emil Grzelak, mój trener, no i moi przyjaciele, tak, z klubu. Maciek, gdybyś miał w ostatnich słowach przed walką, przed tym, co jutro stanie, zwrócić się do swoich kibiców, swoich przyjaciół, do ludzi z twojego miasta, oddaję ci głos. Zapraszam wszystkich jutro na galę, będzie się działo, będzie gra do bicie. Gra do się bicie, słuchajcie, nie możecie tego przegapić. Dzięki bardzo. Dzięki, pozdrawiam, cześć.